Drodzy widzowie, zapraszamy Was na odcinek ze szpitala Skrapkowic, z opuszczonego szpitala. Jest z nami ekipa Mroczni Podróżnicy. Dobry wieczór. Jest z nami również Łukasz. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie pełen wrażeń, że Wam się spodoba. Nie przedłużając, zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Zapraszamy. Dzień dobry. Okay. Chodź, Olasia. Dzień dobry. Zejścia do piwnicy. Ale tak zadrodzone? Wisienne. Nie, to chyba on był, co wychodził, ten koleś. Ale porę posłuchaj, posłuchaj. Tak? Tak. Ja słyszałam kilka razy. Tu się chyba jarało, kurwa. Coś jakby się przypaliło. Ja nie przypomniałam sobie, żeby to było tak okopcone. Chyba nie. Tam słychać głosy na górze. Nawet jeśli to dzisiaj tego nie gasili, bo nie ma wody. No nie ma, nie ma. Są głosy na górze. No są głosy na górze, bo tam kogoś słyszałam. Ten hol musiał, ja mam stare archiwalne zdjęcie, jak ten hol wyglądał, jak to czy działało, nie? Mieszkamy, zabawkę mamy, niektórych dosłów. I chodzicie uruchomić projekt tych urządzeń. Macie tutaj na schodach łyczkę, macie urządzenie z zieloną lampką. Właśnie, drodzy widzowie, Łukasz przeprowadza sesję, którą możecie obejrzeć na jego kanale. Bardzo proszę, jeżeli ktokolwiek mnie słyszy, zbliżcie się do tych urządzeń tutaj. Pozdrawiam serdecznie widzów Questhunters.pl. Również pewnie pozdrawiają, Łukaszu. Na chwilę obecną znajdujemy się w głównym holu. Chcemy sprowokować, zachęcić byk do jakiejś interakcji. Tutaj podczas poprzedniego starcia, tutaj na tych sodach odpalał nam się rempod. Są dwa rempody, jest K2, jest piłeczka. Liczę na to, że uda się zachęcić byk do tego, żeby dotknął którejś z tych urządzeń. U nas w sali operacyjnej też cisza. W ogóle ja tutaj taką jakąś ciszę czuję. Też, jakby... No chłopaki ze ZFC Urbex, jak byli ostatnio, to oni znowu mieli kontakt na rempodzie, ale na tych sodach, co do piwnicy się schodzi. Tam piłeczka i rempod im się odpalił, nie? A już poczekaj, ja sobie porusz tutaj. No w sumie zejść trochę tu pozostałości po windzie. No.
Jest tu ktoś z nami? Przyszliśmy, żeby z wami porozmawiać. Nie musicie się nas obawiać. Nie chcemy zawrócić waszego spokoju, nie chcemy do mnie wam żeby... Chcemy tylko porozmawiać. Jest tutaj może ktoś z nami? Mamy takie urządzenia, przez które możesz się z nami porozumieć. Mamy tam w korytarzu ustawione urządzenie z antenką. Możesz przejść koło tego urządzenia i ono się uruchomi. I trop. Masz tego kustupa? Tego kartnika? Na razie bez kartbójki. Zobaczymy jak, bo na tą kartbójkę tu się wszystkie byty uwzięły. Jest ktoś? Mężczyzna, możesz się przedstawić? Jak masz na imię? To przedstaw się. Bardzo cię proszę. Sentyment. Jesteś tutaj z sentymentu? Umarłeś tutaj? Niestety tak. Czyli jesteś związany w jakiś sposób z tym miejscem? Gdzie to jest? A możesz przejść tym korytarzem? Możesz przejść tym korytarzykiem? Koło tego urządzenia? Nie mam na imię Agnieszka, jest Jola i Natan ze mną. Możesz podać swoje imię, jak masz na imię? Puszka Kijek. Ciebie? Idźcie tu, coś takiego zrozumiałam. Gdzie mamy iść? Mamy iść na górę? Chcecie, żebyśmy poszli na górę? Nie wiem, ale ja się tu dziwnie czuję, jakaś taka... Nie też tak, coś mi jest niedobrze i duszno mi się robi. Tak, tak mi jakoś dziwnie jest. No. Tutaj takie... Tak, dobrze. Jest tutaj takie urządzenie z anteną. Może pokażę ci, na jakiej zasadzie działa. Wystarczy, że przejdziesz. O, w ten sposób. I ono zadziała. Śmiało nie bój się, bo ono nie zrobi ci krzywdy. Czy ktokolwiek jest tutaj obecny z nami? Jakaś dusza, byt? Marido. Nie da się prosić. Pokaż nam
jakiś sposób, że jesteś tutaj. My chcemy wyłącznie porozmawiać. Na co umarłeś w tym szpitalu? Dobrze, jeśli nie chcesz z nami rozmawiać, pójdziemy sobie w inne miejsce. Być może tam można sobie zrobić kontakt. A, trzeba zbierać zabawki, jeśli dobrze. Jeszcze spróbujemy go z tego. O Boże, jakaś senność mnie ogarnęła. Może przez tą aplikację z nami porozmawiasz? Możesz tutaj mówić. No, dziękuję bardzo. Ja jestem głupi? Bardziej głupie? Ja. Kto jest głupi? Możesz podejść do tamtego urządzenia i dotknąć? Proszę cię bardzo. Czego słyszysz? Ale co mam słyszeć? Kogo? Jest cisza jak makiem zasiał. Kogo mam słyszeć? To podejdź do tego urządzenia, co trzymam w ręku. Pokaż, że jesteś. Przesuń się. Proszę bardzo. Tu jesteś? Tu był. Gdzie poszłeś? Chcemy porozmawiać z tobą. Umarłeś tu? Jak masz na imię? Pokaż. Przedstaw nam się. My się tobie przedstawiliśmy. Jesteś kobietą czy mężczyzną? Odpowiedz. Nie odpowiesz, jak masz na imię. Powiedz. Chcemy wiedzieć, z kim rozmawiamy. Męczy cię to, że tyle ludzi tutaj przychodzi? My przyszliśmy tylko porozmawiać z tobą. Z tobą. On tutaj jest gdzieś. Jest taki delikatny. No, ale bardzo słaby. Jeżeli jesteś zbyt słaby, możesz zaczerpnąć energię z urządzeń, które mamy ze sobą. Ale nie próbuj pobierać energii od nas. Co tu dał? Mhm. No, telefon jest w trybie samolotowym. Dziękuję, że zbliżyłeś się do tego urządzenia, które trzyma w dłoni. Czy możesz nam się przedstawić? Czy w ogóle masz ochotę z nami porozmawiać?
Czyściec. Jesteś w czyśćcu? Długo jesteś w tym czyśćcu? Być może możemy coś zrobić dla ciebie. Czegoś potrzebujesz? Potrzebujesz pomocy? Może modlitwy potrzebujesz? Czegokolwiek, śmiało możesz nam o tym powiedzieć. Skończymy. Dobrze, nie będziemy cię więcej męczyć. To na głośnik. Tak, to teraz na głośnik. Jeśli. Ale teraz nie, no. No, jeśli nie masz ochoty z nami rozmawiać, zostawimy cię tutaj w spokoju, pójdziemy sobie dalej. Dziękujemy ci za wszystkie udzielone odpowiedzi. Zostań tutaj, gdzie jesteś i zabraniam ci podążać za nami. Dobre duchy, czyli to jakby strażnicy nasi. No. Dlaczego tu jesteś? Do kogo mówisz? Ja wyszłam z duszy. Też to mam. Sobie próbę. Znaczy, jak wyszłam z tym pytaniem. Chcesz, żebyśmy tutaj zostali, to proszę cię przemów do nas. Miałam, kto to jest? Dobry. O kogo ci chodzi? O kogo pytasz? Ja się do ciebie chodzimy. Wiesz, stanęłaś w środku tego pytania. Ale czuję cię tak, jakbym miała się do nas zacząć śmiać. No to się wpływa na mnie. Ale nie, to jest... Nie wiem, jak mam tego wytłumaczyć. Może tak jak mówię, niektórzy mogą sobie pomyśleć, że to jest tylko rysunek, że nic się tutaj nie działo, nikt nic nie robił, na jajce to narysował. Ale ja mam takie odczucie, tak, jak ona mówiła, że weszła, czuła duszności, a ja mam takie odczucie, taki luz, taki... No, bo jesteś wśród swoich. Ja? Karol! Karol? Karol. Zobacz, weszliśmy tutaj wszyscy do środka. Prawie wszyscy. Zrób coś. Chodź tu. Możesz powiedzieć swoją mowę. Nie chcesz rozmawiać. Teraz jest to, że on się do mnie kręcić, będą robić nam na was. Weź to robić. Weź to trzymać. Dobry razem. Co trzymać? Mamy się trzymać razem? Ty się chcesz trzymać? Tak samo, że ja żyję. O co chodzi? Nie, nie, nie.
Spójrz, mam taki... Ale słyszałem, że jest mnie ja pierniczy. Odejdź od Łukasza. O, nie znasz. Nie masz prawa zabierać energii z niego. Może być sobie ukrywany. Czy skrzonem cały normalnie? Mogę jeść ten cały. Wpływa na mnie źle bardzo. Pana się... Lubię las. Ja też lubię las. Ja kusionki lubię. Ale słuchamy cię. Cały czas cię słuchamy. Tylko chcę ci do nas mówić. No, ale aż po tym poleciałem. No tak, ale pociągu energii ładnie. Wyśmij to. Cedry? Odsuń się tak troszkę, bo mi kamerę zasłania szczyłkiem. Dziękuję. O, ja cię pięknie. Nie ma internetu. Nie, no spokojnie. Co? Jesteś tu? To nie są żadne. Nie wiem, ale ja się w tej sali źle czuję, nie? Niedobrze mi coś. No i tak patrz, ona nas ładnie mówi to samo co ja. Nie chodź. Nie chodź, mam dostać. Tak? Tak. Tak, dobra. Jestem u siebie. Wierzmy na rzecz. Już się cieszę. Z czego się cieszysz? Mści. Kogo mam mścić? Wśród mgły błądzimy. Ilu was jest? Nie umrze. Wszyscy. Demoniczny głos. Wszyscy błądzicie wśród mgły? I kto nie umrze? Kogo macie na myśli? Ktoś stoi koło mnie, taki chłód cholerny czuję. To dwójka się odzywa. Nie widzę. Czego nie widzisz? Czy możesz w jakikolwiek sposób dać nam znać, czy tutaj jesteś? Oprócz tego urządzenia oczywiście z tymi zielonymi lampkami. Są urządzenia z antenkami. Śmiało możesz też ich używać. A wiesz? Co wiem? Co masz na myśli, mówiąc, że wiem? Może o czym powinnam wiedzieć? Wielu. Siłę. Widzimy twoją aktywność na urządzeniu z tymi lampkami.
Jest z nim. On. Kto i z kim jest? Kurwa maca. Nie tu. Zabraniamy ci wpływać na kogokolwiek z nas. Możesz wpływać na wszystkie urządzenia, ale nie na nas. Nie wolno ci dotykać nikogo. Tak. Demoniczny głos. Cieszę się, że zrozumiałeś. Ja. Seweryna. Co chcesz od Seweryna? Ja pierdolę, no dotyka mnie coś. Mówiłem ci, że nie wolno ci dotykać. Zabraniamy ci na jakikolwiek kontakt fizyczny z nami. Być może. Nie być może, tylko na pewno. Cały czas? Cały czas nie jesteś z nami? Złość. Jesteś zły? Z jakiego powodu? Ja. Co to jest ja? Kto to jest? Nie wiem. Kto jest? Kto to jest ten ja? Podasz imię. Podasz swoje imię? Co? O kurwa. Miałam jakiś demoniczny głos, coś powiedział. Ale nie wiem co. Zaraz ci dam. Co nam zaraz dasz? Dowód. Dowód na co? Wszystko, że... Daj nam ten dowód, na to, że tu jesteś. Masz tutaj tyle urządzeń, które się znajdują w tym kontaktach. Pokaż nam, na którym z tych urządzeń, że tutaj jesteś. Sio! Nie, tak na spokój wejdź. Ja. Kim jestem ja? Cofnij się. Pytałem już o to, kim jesteś, przestań. Ja jestem Seweryn, mam jest wszyscy chcą umrzeć? Czemu? Ja. To przestań ja. Kim jesteś? Przestań się. Nie zaczynaj. Jeszcze nie zacząłem, biorą tak. Znowu. No znowu tak, no. Znowu tu jesteś. Czego mamy nie zaczynać? Ten. Jak nie ja, to ten. Może być po prostu inna, tylko ja, ten. Aga. Nie. No bo... To też odaję. Ta. Która? Nie pytaj. Chcemy wiedzieć. Są dwie Agnieszki. Może. Będziesz się tak z nami... One są tu. I ona.
Podziel. Czyli jest was tu więcej. Dorosłowo. Mów do nas. Nie umiem. Umiesz, doskonale ci to wychodzi. Chętnie cię wysłuchamy. Znów nie umiem. Chcę dotknąć. Jo! Kogo chcesz dotknąć? Zabraniam ci kogokolwiek z nas dotykać. Nie mogę. Ona. Nie możesz nikogo dotykać. Bo będę mieć odwet. O jakim odwecie mówisz? Dlaczego będziesz mieć odwet? Zazdroszczę. Czego zazdrościsz? Chcesz? Tak, chcę wiedzieć. Czego zazdrościsz? Ona ma pana. Co powiedziała? Ona ma pana? Ona ma pana? Nie, to rozumiem. Ty wiesz. Na razie nic nie wiem. Nic my nie wiemy. Czekam, aż nam to wyjaśnisz. Kto ma pana? O kim mówisz? I jakiego pana? Wiem. On. Na razie mam. On jest. To jest. To jest ten on. To jest nasz Bóg. Widzisz? Kto jest waszym Bogiem? O kim mówisz? Jest. Bóg. Jest. Boimy się. Aha, czyli tutaj tak jak mówił ktoś, kto jest zabrany kontaktu. Ty nas znasz. Powiedz, kogo się boicie. Ktoś zabrania wam mówić? Jego się boicie? A ty co? Czyli nie bądź śmieszna. O, a się śmieszna, a nie bądź śmieszna. Wcale nie jestem śmieszna. O, ja nie wiem. Nie wolno ci wpływać na żadną osobę znajdującą się w tym pomieszczeniu. Zabraniamy cię. Ona się śmieje z nami. Ja powiedziałem. Spalę to. Co spalisz? Czuję krew, normalnie. Spalisz to miejsce, w którym się znajdujemy? Chcesz się spalić, bo znajdowała się tutaj kiedyś kaplica? Miejsce święte? Dlatego chcesz to spalić? Tak jest. Wszystko jasne. Coś rozbawiło Agnieszkę. Coś chyba. O Boże. Tylko, że my nie wiemy na razie. O. Bo tyle na mnie stary. Nie.
Mówiłem ci, że mam siłę. Nie wolno ci wpuścić na... Wow, wielki zgon! Ale to tak było powiedziane nieprzyjemnie. O Boże! Przestań wpływać na Agnieszkę. Nogi mają już galarety. Tak nam chcesz pokazać swoją siłę? Pływając na kogoś? Na nią mogę. Właśnie nie możesz. Na nikogo znaleźć. Jestem Lucyfer. Ale takie... Znowu ty przyszedłeś na mnie tutaj, nawet? To ty wpłynąłeś na Agnieszkę, że się tak śpiewa? Aga! No i która? Zaproś mnie. Która Aga nam cię zaprosi, dziecię? Tak, patrz. Patrzymy cały czas. Nic nie widzimy. Dobrze. Nic nie pokazałeś. Oprócz tego, że potrafisz wpłynąć na kogoś. To ten pokaz twojej mocy. Mam nogi jak zwarte normalnie. Wyjdź stąd. Mam takie normalnie łapki jadące. Przestań. Dlaczego mam przestać? Nie przestanę. Boisz się mnie? Wyjdź stąd. Następny będziesz ty. Dlaczego ty wygrasz? Następny będę ja. Grozi mi? We wszyscy razem. Nicość. Co my wszyscy razem? Idą. To idzie. Mogę powiedzieć? Dwa rodzaje. Okay. Nie wszystko wolno. To idzie. Powiedz to. Ciebie. Ma. Idź stąd. Jeszcze raz pytam, mam stąd iść? Jak będę szanował. Ciara, nie mam ciszy. Mówiłem ci, że masz zakaz pływania na kogokolwiek z nas. Nie wolno ci. Witam. Witam. Kozioł. Kozioł. Wiedział. Nie wiem, co to było, ale to tak jak, jakby jej znakiem. Kozioł jej znakiem? Przepraszam, teraz padło słowo Wałęsa. O kurwa. Może to się Wałęsa. Wałęsa swoje. Może to nie. Cicho! Cicho! Dlaczego mam być cicho? Chcesz nam coś powiedzieć? Nie byli z nią. Jakie to fajne. Była. Może mam takie nogi z wady, jakbym się miała zaraz, nie wiem. Dużo mam słów, ale nie mogę zrozumieć. Pobór?
inkubatorkę. A w jakim celu na mnie mówisz? Może to no, no. No, mają dobry humor i chcą nas rozbawić. Może już te demony sobie poszły i poczuły się swobodniej. Żartujecie sobie z nami, są takie słowa? Jaja. No widzimy, że robicie sobie jaja. Cieszymy się, że macie takie słowa. Kogo ma obronić? Ale już! Kogo ma obronić? Po co mam go gonić? Tych ludzi dobrych. Tych dobrych ludzi to chyba nie musimy gonić. Was. Daj mi to. Co mamy ci dać? Co od nas chcesz? 13. 13 to liczba. Co ona oznacza? Ufam wam. Dziękujemy za zaufanie. Chuj, jaki smut. Powieki. Ewidentnie jakiś demon jest, bo skąd ten smród? Obecny. No. Czy jakiś to wiemy, że jesteś. Powinna być. To kobieta powiedziała. Panią. 13 powinna być panią. Nie rozumiem. Aga, ty. Siostra. Siostra, siostra. A teraz powiedz, że mieszkasz. Wspólnie. Dam. Nie wiem, co to było. Śmiało możesz kontynuować. Powiedz. Powiemy ci, ale co mamy powiedzieć? Co chcesz od nas usłyszeć? Dla naszego dobra. Dokąd? Co chciałbyś? Juliusz. Dla naszego dobra? Juliusz.
Gałczyński? Nie możesz. Ja nie wiem, co tu się odwala, ale... Jak nie Wałęsa, to Gałczyński. Pamiętaj. Was. Już nie wiem, w jakim kontekście mi się odzywają. Wałęsa, Gałczyński. Coś tu tym mieli, biegujmy. Stoisz. Wszyscy stoimy. Nie jest sam? Kto nie jest sam? O kogo ci się rozchodzi? O kim mówisz? O jakiejś kobiecie? Tutaj obecnej? Zła. Zła jest ta kobieta, która nie jest sama? Widzisz? Na razie nic nie widzimy. Możesz jaśniej? Wyjaśnij nam, proszę. Wydaje mi się... Chcę. Co chcesz? O! Masz. Zaraz tu przyjdę, ale taki bardzo demoniczny głos. My czekamy na ciebie. Wychodźcie co? Nie wyjdziemy. Poczekamy, aż przyjdziesz. Nie wyjdziemy, dopóki nie przyjdziesz. Obejrzyj się. No, oglądam się nie widzę nic. Nie widzę się. No, nie ma. Widzisz? No nie widzę właśnie. A mnie ktoś zamknął. Mówiłem, że zakaz wpływania na kogokolwiek z nas. A już w kontakcie fizycznym trzeba powiedzieć i zadać. Działania. On wprowadza. On jest. No nie dotykaj mnie. No jest, no to... Skoro tu jesteś, to pokaż nam to. Właśnie ja... tu jesteśmy, żebyś pokazał, że tu jesteś. Będą jego. Co będzie jego? Kto będzie jego? Wszystkie dusze. Wszystkie dusze będą jego? I ich krwi? Te. No to co? Mam. Powiedziałeś, że przyjdziesz tu zaraz. Lecz nie ona. Gdzie jesteś? Mogą oni na ciebie jeszcze czekać? Na dole są. Na dole jest Łukasz. Nie mów. Razem z Natanem. Idę tam. Idziesz tam? Nie, zostań tutaj z nami. Nie idź tam. Tak. Tak, zostań tutaj. Pachołek. O, tu mi grał wszystko. Ty. Ja nie jestem tam w twoim pachołku. Przepraszam. Dawaj. Dotknij ją. Nie wolno ci na to pytać. Nie. Jeśli wiesz, to bardzo nie wiesz. Dupa. Zgrabnęciłem coś takiego? Nie. Nie,
No tak podobnie. No tak. Odejdź od niej. Od Joli mam odejść, bądź oczywiście. Dupa. Dlaczego tak nieładnie teraz mówisz? Dupa jest tak średnio ładnie, natomiast ten zgrabny tyłek, nie wiem, czy to ta sama osoba powiedziała, ten, przepraszam, ten sam byt. Ale i jedna, i druga Agnieszka tą samą część ciała wypowiedziała. Jesteście. No jesteśmy, jak najbardziej jesteśmy. Cały czas mówię. Tak, pierdolę, co on mi się dotyka? Od tyłu. No może dlatego mówisz, że... Tak zdaniem jest. No to sprawdzałam to. Mech. Umrzemy. Wszyscy kiedyś umrzemy. Ja. Dobrze, czy chcesz nam coś jeszcze powiedzieć, przekazać? Czy mogę to mało kończyć? Bo... Tak, to będzie jakiś pan, nie wiadomo, że czego był. Nie tutaj? Nie tutaj. Co mam mieć ziemię, a z wami porozmawiasz? Na dole są. Nie idźcie. Nie idź. Dlaczego mamy nie iść? Raz nas wyganiasz. Tam jest zło. Gdzie na dole? Tam poszły demony? On chce. Kochać się. Nie, 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 ja mam dosyć, naprawdę, na razie. Dobra. Będziemy na razie. Sexy. Sexy, o. O, sexy teraz. Chcę kochać, sexy. Co tu wziąłem? Przepraszam, ale... Ja chciałam zakończyć, bo będzie Agnieszkę też. Przepraszam, dosyć Agnieszkę, bo ty mówisz, że on chce się kochać, tam mówi sexy, zgrabny tyłek. Ty mówisz, że to są sexy. Agnieszka mówi zgrabny tyłek. Zakończ. Zakończmy to, bo wiecie, chce się kochać, seks i zgrabny tyłek. Co? Dupa. Idziemy, nie idź. Ja jesteśmy na dole. Ja miałam wrażenie, że ktoś się z nami bawi. Tak. A mi cały czas coś dotykało, odmacywało i się śmiało tak do mnie, że masakra. I coś było koło mnie. Ja miałam takie odczucie, jakby ktoś mnie obejmował. Ale a mi odczuły cały czas coś. I mnie zabiły tak. Cały czas mnie coś zabrało. Dlatego wypadało. Dupa, zgrabny tyłek, sexy. Kochać. Chcę się kochać. Seweryn stanął bliżej mnie. Odejdź od mnie, podchodź do niej. Odejdź od mnie. Ale ja was sprawdzałam K2, okej. Ale w pewnym momencie to nawet z Jolą pogadaliśmy, że tak jakby się bawili z nami, nie? Takie chyba tak głupie padało, jakby za zabawę robili, nie? Weź to wyłącz. Dosłownie. Jakby jakaś zabawa to spała najlepsze. Ale nic konkretnego nie było? Nie, jakby była poważna sesja, tylko ten tam na po prostu. No. Jakby się ktoś nazywał. Dobra, skończymy, tak? Tak, skończymy. Dobra. Poczekajcie, ja tylko... Drodzy widzowie, jak sami już widzieliście na naszej głuchej sesji razem z Agnieszką, działy się dziwne rzeczy, mówiliśmy dziwne rzeczy. Agnieszka się śmiała, ja się też śmiałam, bo padały takie słowa, które po prostu mnie rozśmieszały. Mamy wrażenie, że bawiły się z nami demony, bo tak naprawdę tylko one tak robią. Odzywał się też gdzieś w tle ten Lucyfer,
jak to nazwać. Widzieliście to wszystko w odcinku z Kujaw, o co chodzi, więc ci, co oglądali, to będą wiedzieć. No i kończymy niestety już to wszystko, bo mówię, odpowiedzi były takie, padały słowa, że... Nie wiem, czy to miało w ogóle sens, żeby ciągnąć dalej, więc dziękujemy bardzo za to, że obejrzeliście i do rychłego zobaczyska. Drodzy widzowie, to co widzieliście na materiale, to wszystko, co nam się dzisiaj udało dla was nakręcić. No nie powiem, było trochę wrażeń. Byli z nami dzisiaj Mroczni Podróżnicy. Tam. Oraz kolega Łukasz. Mroczne legendy, historie, zapraszam. Wszystko to, co oni nakręcili, będzie u nas pod filmem w linku, także zapraszamy do nich na kanał, żebyście mogli zobaczyć, jak oni to ujęli swoim obiektywem. Mieli swoje pomysły na nagrywki, my mieliśmy swoje. Trochę się działo z tego, co widzieliście. Na resztę, no cóż, zapraszamy do subskrypcji. Zapraszamy do komentarzy. Każdy komentarz jest dla nas cenny. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi, życzenia, chętnie o tym możecie napisać. Także za dzisiaj dziękujemy i tradycyjnie żegnamy się mówiąc dobranoc. Dobranoc.